Witajcie, witajcie, namaste, namaste, Adventure numer 10. Świat kocha rocznicę, więc malutki jubileusz. Dziesiąty odcinek o tym, jak jest w Indiach dla Polskie Radio Oxford. W tle dwie ciekawostki. Wentylator, bez którego żyć się nie da, i nawoływania na modlitwę, bowiem mieszkam na ulicy, na dzielni Arti Nagar i do świątyni mam dosłownie 10 metrów. Także 5 razy dziennie słyszę nawoływania. Spoko, nie korzystam, tak samo jak nie korzystam z możliwości chodzenia do kościoła. Ktoś tam kiedyś powiedział, nie budujcie mi kościołów, więc się tego trzymamy ostro. No dobra, wracamy do meritum, a dzisiejsze meritum zwie się woda, bowiem bez wody nie da się przeżyć i woda jest dość ważnym czynnikiem tej całej wyprawy. Najpierw opowiem wam o kosztach. Mianowicie, litr wody w mieście, gdzie temperatura średnio to 30-35 stopni, a wilgotności jest 50% i deszczu nie ma i wiatru nie ma w ogóle, woda kosztuje za litr 20 rupii. No niby nie jest to dużo, bowiem 20 rupii to złoty 20, ale jeżeli sobie pomyślicie, że na samym początku piłem 5 litrów wody dziennie, teraz się to trochę unormowało i w zależności od wysiłku fizycznego jest to 2 albo 3 litry wody dziennie wypijane. Koniec końców daje to 80 litrów wody miesięcznie. 80 litrów, 81 litrowych butelek po 20 rupii to jest 1600 rupii. Czyli na nasze jakieś 96 zł. Kiedy zapytałem rodzinę, u której mieszkam, u której wynajmuję swój apartament, kiedy zapytałem, czy można zminimalizować te koszty, bo stówka na wodę, trochę średnio, powiedzieli, że przyjdzie do mnie za 20 minut jeden pan. No i przychodzi pan, dzierży na plecach 20-litrowy bukłak plastikowy wody i mówi, że to kosztuje 40 rupii. Także wychodzi na to, że jeżeli kupuje sobie 4 takie bukłaki miesięcznie, co odpowiada równowartości 80 litrów, to płacę 9,60, całkiem nieźle w porównaniu z 96 zł. Zaoszczędzam 10-krotnie, no w sumie 9-krotnie, no bo te 9,60 trzeba wydać. No i od czasu do czasu trzeba kupić sobie plastikową nową butelkę, bo jak się okazuje, butelki plastikowe nie są wielokrotnego użytku, a przynajmniej nie można ich używać tak długo, jakby się chciało. Woda jest to rzecz z kosmosu w takim mieście jak Bangalore, gdzie instalacja jest trochę syfna, bo pamięta czasy przed chyba królową angielską. I na przykład jak oni sobie tutaj radzą? No bardzo fajnie, bo macie na przykład na dachach macie wielkie zbiorniki z wodą. I o co chodzi? Na początku myślałem, że te zbiorniki się po prostu napełnia deszczówką i później ta deszczówka spada. Ale kiedy przedstawiłem swoją teorię, powiedzieli, że nie. No to zapytałem, dlaczego tak jest. No okazało się, że trzeba tam nalać wody takiej normalnej z kranu, czyli jest tam jakieś przyłączo, podłącze z kolankiem i tam sobie po prostu raz na jakiś czas nalewają zuchy wody. I z racji tego, że ta woda jest na górze, grawitacja, bla bla bla, prawo o cieczach, no i ta woda spływa z odpowiednim ciśnieniem w dół, bowiem w innym przypadku z tej rury leciałoby bardzo słabo. No i to taki kolejny patencik i jeszcze jeden wam sprzedam, bo jest dosyć ciekawy. Mianowicie, przyjechałem w takim miesiącu do mojego Bangalore, że nawet autochtoni mają problemy z wytrzymaniem w tej temperaturze. No i siedzą cały czas w domu, piją chłodne soki, na które mają fantastyczne sposoby. No i starają się jak najbardziej
ochłodzić organizm, ale nie tylko, bowiem starają się również ochłodzić i dom. Kiedyś wchodzę sobie na taras, który jest centrum życia, szczególnie po zachodzie słońca. Wchodzę sobie na taras, patrzę, a tam mnóstwo worków jutowych sobie leży i one są mokre, bowiem ktoś je polał wodą. Co się okazało, worki jutowe polane wodą pięknie odprowadzają ciepło. Więc jeżeli będzie Wam kiedykolwiek ciepło, obłóżcie się worami jutowymi. Mówił Wasz Adi z Bangalore.